Cześć, jestem Cydia, to kolejny epizod Zagrajmy w The Walking Dead. Tak, naprawdę ten epizod będzie naprawdę w porównaniu do pierwszego naprawdę mocny, o czym się już przekonacie. Może pierwsza połowa nie będzie jakaś taka mega, ale to co będzie się działo w drugiej naprawdę gwarantuję wam, że będziecie się dobrze bawili. A ja mam znowu chrypę, mam nadzieję, że przeżyjecie z tym. No i tak, gramy, kontynuujemy sobie nasz epizod. Jeszcze może usunę sobie tu save'a i skopiuję tego. Okej. Tak żeby było, wiecie, w razie w, jakby coś się usunęło albo nie nagrało. Lepiej być przezornym. Ale tak, nasz drugi epizod zaczyna się, nazywa się Spragnienie Pomocy. No i gramy. Tak, na początek mamy takie coś jak w poprzednim odcinku. No i widzimy, co działo się w naszym poprzednim epizodzie. Ale to myślę pamiętacie, jeśli oglądaliście serię. A jeśli nie, to polecam obejrzeć przed oglądaniem drugiego epizodu. Son of a bitch. One of them is bitten. It's either him or your son. I say it's him. Goddamn right. Out on his ass with those things. Oh my God. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, okej, okay, czyli słowa wstępu tak jakby zakończone. Tutaj mamy znowu informację, że gra przystosowuje się do naszych wyborów i wszystko zależy od tego, jak to my gramy. Ale tak, jak już widzicie, zaczyna się gra. Telltale Games prezentuje we współpracy ze Skybound Entertainment. No i mamy naszego Lee, głównego bohatera. No i tu jak widzimy jakiegoś zombiaka. No i to wszystko odgrywa się, jak tu widzimy, 3 miesiące po wydarzeniach z pierwszego epizodu. Tak więc... Yep. Po pierwszym zombiaczku. A będzie ich więcej w tym rozdziale, uwierzcie mi. A to jest kto? Looks like a rabbit. Well, that's another meal lost. I still can't believe we went through all that. Na razie nie wiemy za bardzo, kto to jest, ale jak widać, jest do nas dobrze nastawiony, tak więc możliwe, że jest to ktoś z naszej grupy. Bo skoro to 3 miesiące później, to przez te 3 miesiące mogło się coś dziać. When I accidentally grabbed for Carly's rations the other night, I thought she was gonna take off my hand. We're all on edge. Just cut us some slack. Yeah, you're right. I wish I knew for sure how much food we have left. Mhm. Ile jest jedzenia, chcesz wiedzieć? Za mało. Damy radę. Maybe. You know, some people aren't too happy about the way Lily's handling rations. Lily knows it's important to keep the adults fed and functioning. Sometimes that means someone's gotta miss a meal. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so. Czy gdzieś tu z nami też jest Kenny w tym lesie, zapewne. Przynajmniej to wnioskuję z tej rozmowy. You know, Kenny's been talking about taking off if he can get that RV running. Kenny nas nie opuści, ma rodzinę, którą musi się opiekować. Kenny nas nie opuści. He's a good man. I guess we'll see. Can't blame him though. Did you hear Larry going off on him last night? What's the old guy's deal anyway? Seems like he's got a problem with you in particular. Uważa, że jestem groźny. He thinks I'm a danger to the group and Clementine. I think he's the one putting us in danger. The way Lily worries about his health, I wouldn't be surprised if she's been skimming rations for him. And I know Lily thinks he's getting weaker, but the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. And didn't he punch you in the face one time? Knock me flat.
No, pamiętacie jak nam przywalił wtedy? Gdyby nie Ken, to byśmy tam zostali i zginęli z zombiakami. Ale na szczęście Ken nas uratował wtedy. Okej, ale po co ptaka? Nie hałasuj, nie hałasuj. Don't. Gunshot'll bring walkers. The bird's not worth it. Yeah, I know. I'm just really freaking hungry. Shit, was that Kenny? I don't know. Come on. Okej, nie wiem czy to był Kenny czy nie, ale chodźmy. Zaczyna się już akcja na początku gry. Tak więc dobrze. Ale na razie nie widzę co z tym Kenem się dzieje. A to jednak nie Kenny. Co to za ludzie? Trochę mu nogę przycięło. Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? It's okay. We're not gonna hurt you. Don't listen to them, Ben. Please, just let us go. We're not a threat to you. Kid, chill out. We'll try to help you, but you gotta shut the fuck up. Lee, this is fucked up. We've gotta help. Please. Ben, shut up. My dad was special forces. I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that, you can leave us or whatever. I don't care. Please. To nie nasza sprawa. Spróbujmy. We gotta get him out of there. Oh God, thank you. Fine, but you gotta hurry. Okej, tylko jak to zrobić? Ale mamy siekierę, to postarajmy się siekierę uwalnąć. Może coś to da. Zombiaki już idą, więc musimy się śpieszyć. Okej. Spróbujmy to jakoś załatwić. A kamień raczej nie. Walniły w łańcuch. No wal. A nic to nie daje. Jeszcze raz. Nie, to raczej nic nie da. Wróć. To rozwalić. Tak nie da rady, dobra. Dobra, jedyna szansa to odciąć mu nogę. Ale to będzie trochę... dobra. Dobra, teraz albo nigdy. Jep. I teraz musiały ścinki nastąpić niestety, ale... ale dobra, jest. I... prawie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej. Tylko żeby się tu nie wykrwawił. Ale okej. Spadamy do naszej bazy. No ale lepiej jednak bez nogi niż żeby w ogóle zginął chyba. O, fuck, zombiaki. Za nim. No uciekaj, ani... No, początek ostry. Tak więc drugi epizod rozpoczęty. Ja zobaczę ile mamy czasu mniej więcej. Bo zegarka w głowie nie mam. O, jeszcze chwilę mamy. A tak, epizod drugi, straceni pomocy. Spragnieni pomocy.
No spokojnie, jak na razie widzę. Wszyscy siedzą, wszyscy żyją. Jakoś. No ale to przecież my idziemy. Może odpuścić, chociaż ona w sumie nie wie, że to idziemy my, więc nie ma się co dziwić. No ale dobra. No. Get the gates open! We've got wounded! Shit! What the hell are they doing? Nie, nie ścinaj mi się, grą, błagam. Nie teraz. What happened? What's going on? I don't have time to explain. Lee, are you okay? Get him into the truck. I'll see what I can do. Cat, okay? Can you fix him? Jesus, Ken. Lee, I don't know. Lee, what the hell? You can't just be bringing new people here. What are you thinking? Hey, you want to calm down for a fucking minute? Gdybyśmy go zostawili, zginąłby. I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. He would have died if we left him. So what? We are not responsible for every struggling survivor we come across. We have to focus on our group, right here, right now. Well, hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? No. Fine, you guys fight it out then. Welcome to the family, kid. Come over here and see what I drew. What? No, I... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Oh, come on, you're being dramatic. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Hey, I didn't ask to lead this group. Everyone was happy to have me distributing the food when there was enough to go around. Now that it's running nie chcę być dwustronny, więc bądźmy po stronie Lily. Lily's right. This group needs someone to be a leader or we're all gonna fall apart. We can't keep fighting amongst ourselves. Great. Way to take sides, Lee. Poprzednio jak grałem, byłem z Kenem, to teraz... Ciekaw jestem, co będzie, jak będziemy z Lily. Zobaczymy. They can stay until Katja finishes working on that guy. Then they have to go. I don't care what condition they're in. We just don't have enough food. No. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you combined. Dad, please. Why don't you go help Mark with the wall? Look, I can't do this right now. You understand what I'm dealing with? Please do me a favor. I need you to handle the rations today. Okej, czyli musimy rozdzielić jedzenie, ale to może zrobimy w kolejnym odcinku. If we're gonna make what's left last the week, then this is all we can spare today. It's not gonna be enough for everyone, but just do what you think is right. Rozdzielenie jedzenia będzie trudnym raczej zadaniem. No ale jak już mówiłem, to zrobimy w kolejnym odcinku. 4 tylko dla 10 osób. Czyli będzie jeszcze trudniej niż myślałem. No ale zobaczymy. Każdy głodny. Dobra, tak więc ja tutaj się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeśli nie, to dajcie łapkę w dół standardowo. No i w sumie tyle. Trzymajcie się. No i do następnego odcinka. Cześć.